Krzysztof Szarna, moim rozmówcą jest trener Dawid Michor. Dzień dobry, panie trenerze. Witam bardzo. Nazwisko kojarzę. Nazwisko? A to nazwisko taty akurat. Tata bardzo tutaj działa w pierwszej lidze. Na początku chciałbym sekundkę porozmawiać o meczu. W tym trzecim secie byliście najbliżej. Drugi set chyba taki na wymazanie z pamięci. Czy jednak taki do długiej analizy? Nie pamiętam drugiego seta. Naprawdę, nie pamiętam. Przypomnij mi pan, co było w drugim secie. W drugim secie, no bardzo 25-10. Nie mogę sobie przypomnieć. Dobre, nie? No. Naprawdę, no co mam powiedzieć, no. Nikt nie chce tak grać. Ja jestem dumny natomiast z zespołu, bo sobie powiedzieliśmy parę takich słów. Na pewno odwrócić ten wynik w takiej sytuacji to byłby cud. Natomiast stać z dobrym nastawieniem do końca tego seta i podjąć walkę w trzecim secie, to będzie wyzwanie. No i my podjęliśmy to wyzwanie. Nie mogliśmy cofnąć czasu, nie dało się odkręcić tych punktów na tablicy. Natomiast myślę, że nasza gra w trzecim secie była tym, o co nam chodziło. Nie udało się zwyciężyć, ale ten, kto śledzi trochę pierwszą ligę, wie, że no, tak tutaj jest. No, nie jest łatwo po prostu. Szczególnie jak jest się młodym zespołem, to doświadczonym zespołem nie jest łatwo wtedy, kiedy im nie idzie, wtedy, kiedy nie jest wszystko po ich myśli. I najnormalniej w świecie ten wynik zasłużenie skończył się 3-0 dla gospodarzy. Trenerze, jedno tylko jeszcze pytanie. Czy gdzieś nie należy też upatrywać waszej formy w tym, że ostatnio no, nie trenowaliście, że zawodniczki były na EWZ-ie? Czy można gdzieś tutaj troszkę się usprawiedliwiać? Panie Krzysztofie, jak pan chce, to ja znajdę milion wymówek. Ja jestem od 10 lat żonaty, ja jestem w stanie na zawołanie wymyślić wymówkę. Ale nie chcę tego robić. No, to słabe by było. My jesteśmy młodym zespołem, a to oznacza, że chcemy się uczyć, chcemy dostawać okazję do tego, żeby nabierać doświadczenie. I dzisiaj to była kolejna taka szansa, więc nic nie mogę więcej powiedzieć, jeśli chodzi o szukanie jakiegokolwiek usprawiedliwienia. No, dla nas tak naprawdę jest to okazja do wyciągnięcia wniosków, znowu do przeprowadzenia analizy, próby wprowadzenia tego w najbliższym czasie w treningi i granie następnego spotkania. Chciałbym teraz trochę porozmawiać stricte o panu. Przede wszystkim, jak zaczęła się pana przygoda siatkarska? Jak się zaczęła? No tak, że tak powiem, niespodziewanie. No, przez przypadek mój pierwszy trener, Zdzisław Gogol, na zawodach szkolnych zobaczył mnie na korytarzu, czy tam w przestrzeni hali sportowej. Nie grałem wtedy, nie odbijałem, że tak powiem, nawet nigdy piłki. Zobaczył wysokiego, długiego chudzielca. I zaprosił mnie po prostu na treningi, więc tak dość nietypowo. Dlaczego akurat jest pan trenerem żeńskiej siatkówki, a nie męskiej? Czy to na przykład jakaś taka sympatia akurat z żeńską siatkówką, czy były jakieś inne powody? Można powiedzieć, że sympatia, ponieważ pierwszą pracę zacząłem w rodzinnym, można powiedzieć, klubie mojej żony, więc to z powodu sympatii. Jaki to klub? Sparta Warszawa, tam były moje pierwsze kroki i też dość przypadkowo. Moja żona grała w Mysłowicach, ja grałem w Bielsko-Białej. Podjęliśmy taką decyzję, że zakładamy rodzinę, przeprowadziliśmy się do Warszawy i pracę, którą podjąłem, połączyłem z pracą w klubie właśnie Wsparcie Warszawa i tak przypadkowo po jednym, drugim, trzecim roku podjąłem decyzję, że to już będzie jedyna rzecz, którą będę się tak naprawdę zajmował. Skąd w panu tyle energii, pasji, zapału, bo z zewnątrz to tak wygląda i podejrzewam, że wewnątrz raczej niewiele się różni. Nie wiem, to trzeba się lekarzy zapytać, może żona twierdzi, że to jest jakieś spektrum, jakaś przypadłość, natomiast nie chodzę do lekarzy, więc nie mogę panu powiedzieć. Nie wiem, kompletnie nie mogę powiedzieć, oczywiście to jest żart. Skąd taka energia? Chyba z temperamentu, no, tak chyba w uproszczeniu można powiedzieć. No, wyznaję zasadę, że albo na 100% na maksa, albo wcale. Mnie osobiście się to podoba, ale czy czasami na przykład zawodniczki nie patrzą na pana jako lekko świrniętego, że tak kolokwialnie powiem? Wie pan co, myślę, że na pewno często, a jak nie zawsze. Nie wiem, no na szczęście dalej chcą ze mną pracować, więc nie jest to chyba tak ważna kwestia i można mimo tego chcieć ze mną pracować. Współpracował pan z wieloma młodymi zawodniczkami wówczas, a dzisiaj gwiazdami współczesnej reprezentacji Polski, chociażby Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Magdalena Stysiak, można by wymieniać w nieskończoność. Jak pan się czuje z tym, że jakby był takim
początkiem ich, stał na początku ich karier, a teraz jakby ogląda pan to, że na przykład już za kilka miesięcy pojawią się na Igrzyskach Olimpijskich. Jakie jest to dla pana w ogóle uczucie? Tak nie do końca, że stałem na początku, bo ja miałem taką niebywałą przyjemność pracować z nimi. Z Zuzą pracowałem w klubie, natomiast z Fedi i z Magdą miałem przyjemność pracować w reprezentacji, będąc tam asystentem. No, niesamowite uczucie. Cieszę się bardzo, że polska siatkówka żeńska zrobiła tak wielki krok do przodu i zagramy na Igrzyskach Olimpijskich i będę kibicował nie tylko tym dziewczynom, z którymi miałem przyjemność pracować, ale też całej reprezentacji, żeby osiągnęła jak najlepszy rezultat i niech to będzie początek złotej ery polskiej żeńskiej siatkówki. Ale jeszcze troszkę podrążę, no bo też pan często dodaje właśnie na Instastory na przykład, że ogląda pan mecz Eweliny w Budowlanych Łódź i tych zawodniczek naprawdę jest dużo, więc ta pana praca naprawdę przynosi efekty. Znaczy, no tak, ja jestem spełnionym, usatysfakcjonowanym, może nie spełnionym, bo to dopiero początek mojej przygody trenerskiej, natomiast w pełni usatysfakcjonowanym ze swojej pracy trenerem. Daje mi to olbrzymią satysfakcję. Każdy sukces moich podopiecznych, nie tylko te sportowe, ale też te prywatne, dają mi jakby ogrom radości. Co można nazwać takim sukcesem prywatnym na przykład? Na przykład to, że moja zawodniczka, z którą miałem przyjemność pracować, dzisiaj projektuje modę w Stanach Zjednoczonych i to jest coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że ma taki talent, a ona go rozwinęła, więc jestem dumny z tego powodu. Dziewczyny zakładają rodziny, kończą studia, chwalą się tymi sukcesami. Jestem z nich dumny również z takich powodów. O tej rodzinie zaraz porozmawiam, bo spodobał mi się jeden TikTok, ale odłożę to na później. Chciałbym jeszcze zapytać, ostatnio 6 zawodniczek z pana klubu grało w turnieju EWSA i zajęły pierwsze miejsce w grupie, tym samym uzyskały awans na Mistrzostwa Europy Juniorek do lat 20. Czy pan nie czuje się czasami takim trochę trenerem reprezentacji Polski, że tak zapytam? Mimo, że pan jakby na papierze nie funkcjonuje jako trener reprezentacji? Nie, absolutnie nie czuję się trenerem reprezentacji Polski. Tam są trenerzy, którzy wykonują świetnie swoją pracę i nie mogę im odbierać jakby zasług, bo to jest wielkie wyzwanie zebrać dziewczyny z różnych ośrodków, z różnych klubów, mieć tak krótki czas przygotowań i zrealizować cele sportowe. Zdaję sobie sprawę, że są pod wielką presją i też oceną całego środowiska. Ja nie miałem tego zaszczytu prowadzić jako pierwszy trener reprezentacji. Miałem okazję pracować, współpracować z reprezentacjami, natomiast jestem trenerem klubowym i to jest niemała satysfakcja widzieć swoich podopiecznych z tym godłem, z flagą Polski na koszulce i reprezentujących kraj. Cieszę się i jestem mega szczęśliwy, mega dumny, jeśli odnoszą sukcesy i jeszcze zwyciężają na takich turniejach i uzyskują, spełniają swoje marzenia po prostu reprezentacyjne. A propos reprezentowania kraju, widziałem właśnie komentarze pod pana publikacjami na mediach społecznościowych, że pan do reprezentacji Polski. Jak pan sam zapatruje się na tego typu komentarze? No na pewno jest to bardzo miłe. Szkoda, że komentarze nie decydują o wyborze. Natomiast no jest mi na pewno miło, natomiast nie ma dla mnie to większego znaczenia. Tak jak mówię, każdy dzień sprawia mi satysfakcję i uważam, że to, co robię, ma, że tak powiem, ręce i nogi, więc jestem szczęśliwy. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi reprezentować kraj, to postaram się nie zawieść i zrobię co w mojej mocy, żeby również praca w reprezentacji sprawiała mi satysfakcję. Natomiast dzisiaj no, miło, natomiast nie ma o czym rozmawiać. Jest to gdzieś skrytym marzeniem? Raczej chyba tak. Myślę, że każdego trenera, każdy by chciał poprowadzić reprezentację i zdobyć takie zaufanie i mieć szansę zdobyć też tak cenne doświadczenie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Może kiedyś. Aktualnie jakby jest pan związany z juniorską siatkówką. Czy widzi się pan w siatkówce seniorskiej? No bo powiedział pan też, że jest na początku tej drogi trenerskiej. Ja chciałbym jeszcze za 40 lat być na początku, bo to by znaczyło, że jeszcze mam dużo sił na to, żeby pracować w siatkówce jako trener. Czy widzę się w seniorskiej siatkówce? Pewnie, że się widzę w seniorskiej siatkówce. To jest na pewno jakieś doświadczenie, które prędzej czy później podejmę. Natomiast to nie jest też tak, że czekam na to, czy zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. Staram się być najlepszy tu, gdzie jestem, robiąc to, co robię, bo wierzę,
że to jest najważniejsze, a to jakie wyzwania przyjdzie mi podejmować, no nawet nie chcę tracić czasu, żeby się zastanawiać, bo po pierwsze nie wiedziałem, że będę pracował jako trener, nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się, że z kobietami, nie spodziewałem się, że po udanym sezonie Wsparcie Warszawa zmienię klub i będą czekały mi jeszcze większe wyzwania i jeszcze większe doświadczenia w Legionowie i na pewno po pracy w Legionowie nie spodziewałem się, że będę pracował w seniorskim klubie Wiśle Warszawa, a później trafię do takiego miejsca jak Stężyca i spędzę tam w sumie już 5 lat. Jak pana ukształtowała ta droga do tej pory? No, myślę, że tak naprawdę to moje zawodniczki mogłyby się w tym temacie wypowiedzieć, bo zmieniałem się na pewno na przestrzeni tych wszystkich lat i tak jak zmieniałem kluby, tak zmieniało się moje podejście i myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby każdego roku szukać okazji do tego, żeby się rozwijać i to, co sobie zakładałem, czy planowałem, czy to jak widziałem siebie i swoją pracę na początku, a to jak wygląda to teraz, to są zupełnie dwa inne światy. Jestem przekonany o tym, że będzie się to cały czas zmieniało i ewoluowało. Chciałbym też zapytać o to, jak w ogóle, czy pojawiły się jakieś oferty z seniorskiej siatkówki? Czy mógłby pan coś zdradzić na ten temat, chociażby na sam fakt, czy taką propozycję pan otrzymał? No nie na tyle poważną, żeby móc zrezygnować z tak fantastycznej pracy jak w Stężycu. Może tak. Okej. Teraz chciałbym też porozmawiać o pańskich zawodniczkach. Starczy taśmy, powinno starczyć. Bardziej bym się obawiał, czy się dźwięk jednak. Będzie dziś na antenie? Będzie. Ja myślę, że w ogóle wyślę panu to jakieś szociki na TikToka, jakby się pojawiły, to nie ma problemu. Chciałbym też zapytać o zawodniczki. Jak w ogóle współpracuje się z młodymi zawodniczkami? I czy dają z siebie wszystko na treningach? Pasmo niekończących się sukcesów. Ja myślę, że w ogóle przy panu trudno byłoby nie dawać wszystkiego z siebie. Nie, to jest taka dyskusja, którą toczymy też u siebie w zespole. Często się zdarza, że młodemu zawodnikowi trener, zwracając uwagę, słyszy w odpowiedzi, ale ja się starałam. Nie wyobrażam sobie, żeby się nie starać. Zna pan kogoś, kto się nie stara? Mi ciężko jest znać, wszyscy się staramy, natomiast czasami wydaje nam się, że to już jest wystarczające staranie, to ten wysiłek, który włożyliśmy, a moja rola jest taka, żeby gdzieś tam szukać cały czas postępu w każdej przestrzeni, w każdej dziedzinie i chyba to jest najważniejsze. Na początku miałem zapytać, czy wyciska pan wszystko ze swoich zawodniczek, ale teraz zapytam, czy mógłby się pan określić mianem takiego trenera, który wyciska wszystko ze swoich zawodniczek? Kiedyś wyciskałem wszystko łącznie z jakby radością z grania. Na początku tak było, tak mi się wydaje. Natomiast dzisiaj staram się coraz mądrzej pracować i coraz skuteczniej pracować, niekoniecznie wyciskać wszystko, bo to tak jakby się zagłębić w to zdanie, to chyba już dzisiaj nie chodzi o to, żeby ze sportowca wycisnąć wszystko. Tu dzisiaj chodzi o to, żeby ten sportowiec cały czas robił postęp i choćby małym krokiem zmierzał ku realizacji swoich marzeń. I to jest najważniejsze. I kiedyś było tak, że do upadku, do tego, do wycieńczenia się pracowało. Ja sam pamiętam jeszcze dobrze takie czasy. Natomiast dzisiaj trzeba szukać balansu i rozwoju, bo poziom umiejętności, mimo iż często narzekamy na to, że poziom rozgrywek obniżył się i ja sam czasami mówię w ten sposób, to uważam, że dzisiaj świadomość i umiejętności indywidualne młodzieży jest w wielu przypadkach na bardzo wysokim poziomie i to też zmienia sposób naszej pracy, więc dzisiaj staram się nie być wyciskaczem, tylko osobą, która pomaga kierunkować tego młodego sportowca na drogę na szczyt. Powiedział pan właśnie o tej grze, o tym trenowaniu grze mądrzej. W skrócie, co można przez to rozumieć? No, przez to, że raczej szukam skutecznych rozwiązań. Staram się znaleźć najlepsze indywidualne metody do rozwoju każdego zawodnika. Nie wsadzam wszystkich do jednego worka, bo wszyscy się różnimy, a nie zawsze tak było. I moje podejście nie zawsze takie było i myślę, że metodyka nauczania we wszystkich dyscyplinach była taka, że wszyscy mieli dokładnie ćwiczyć w ten sam sposób, czy pracować w ten sam sposób, chociaż różnimy się diametralnie. Każdy z nas indywidualnie. Dualnie, prawda? Dokładnie. Chciałbym zapytać, jak w ogóle prezentuje się mentalność młodych zawodniczek? Czy jest roszczeniowość? Jak w ogóle taka mentalność tych młodych zawodniczek, które stawiają pierwsze kroki, ewoluowała na przestrzeni lat? Jakby pan to mógł ocenić? I po co myślę, że
zawsze gdzieś tam na jakimś etapie albo w jakimś wycinku pojawi się roszczeniowość i zawsze pojawiają się sytuacje, które od wieków towarzyszyły w tym wszystkim przestrzeniom, w których jest ambicja. Natomiast dzisiaj uważam, że największym problemem jest właśnie nadambicja i to, że trudno jest czasami zatrzymać tego młodego sportowca i powiedzieć mu, słuchaj, nie musisz być idealny, to nie chodzi o to, żeby za każdym razem na 100% być skutecznym. Ty masz prawo mieć słabszy dzień i musisz rozumieć, jak wygląda gra, na co pozwalasz przeciwnikowi, na co nie pozwalasz. Nie upilnujesz wszystkiego, nie przypilnujesz blokiem każdego ataku, nie zablokujesz każdego ataku, nie obronisz każdej piłki. I trzeba sobie zdawać sprawę, że trzeba szukać balansu i równowagi między odpoczynkiem, regeneracją, a wysiłkiem i wyzwaniami, jakie podejmujesz. To jest takie bardzo ważne i uważam, że dzisiaj jesteśmy w stanie i musimy i powinniśmy jeszcze lepiej precyzować cele po to, żeby ten młody sportowiec mógł w zdrowiu się rozwijać. No właśnie, bo to zdrowie to jedno, ale myślę, że to zbyt długi temat, żeby o zdrowiu przynajmniej na podstawie Plus Ligi opowiadać, ale... na dwie godziny powinno wystarczyć. Ale chciałbym poruszyć temat jednego z TikToka chyba, który mnie osobiście spodobał się najbardziej. Mianowicie w jednym TikToku powiedział pan, że mowa ciała ma pokazywać chęci i że nie wszystkie zawodniczki, przynajmniej w tamtym bodajże meczu, nie wykazywały pewności. Co wtedy robić, kiedy zawodniczki nie wykazują tej pewności? Co wtedy robić? No, próbować wykazywać tą pewność siebie. No, to... Co pan w sensie, co pan jako trener może zrobić? Bo pan powiedział właśnie wtedy, że sam ma związane ręce. No, wtedy, kiedy mowa ciała jest niewłaściwa, wtedy, kiedy pokazujemy wszem i wobec, że nie wychodzi nam, czy jesteśmy smutni, czy po prostu jakby patrzysz, nie musisz patrzeć na wynik, ale patrzysz na zespół i widzisz, że zespół nie gra dobrze, to jest niewłaściwa postawa. To jest postawa, która nie daje ci szansy, a będąc takim górnolotnym, no to dopóki obrywasz, w boksie się mówi, że dopóki otrzymujesz ciosy, to znaczy, że walka jeszcze trwa i masz szansę zadać jeszcze ten jeden cios. I w siatkówce trochę tak też jest. Ja wiem, że odwrócić tak wielką przewagę to jest cud, natomiast cuda się w jakiś sposób zdarzają i ty musisz po prostu o to walczyć. Każda piłka jest na wagę złota i być może dzisiaj twoja mowa ciała i zaangażowanie do końca meczu sprawi, że w kolejnym spotkaniu coś pójdzie ci lepiej i tyle. No, jeżeli mielibyśmy dzisiaj patrzeć na idoli, których uważam, że słusznie powinniśmy stawiać na piedestale, czyli naszą reprezentację męską i chłopaków z Zaksy, to trzeba na nich spojrzeć i powiedzieć tylko jedno. To są gości, którzy w ogóle się nie poddają nigdy. Ich spokój jest niesamowity. Patrzysz na nich i czujesz respekt przed ich grą. Gdybym się spotkał z nimi po drugiej stronie siatki, myślę, że trudno byłoby spojrzeć im w oczy. A nie wierzę, że nie mają gorszych dni. Nie wierzę, że nie mają słabości. Są ludźmi, a mimo wszystko grają jak tytani. Ale to chyba też trochę naturalne, że młode zawodniczki tej niepewności mają chyba jeszcze trochę dużo, jakby się pan sam na to zapatrywał. Nie tylko młode. Myślę, że my wszyscy, ja też się tego uczę. To też jest tak, że w trakcie meczu to fajny komplement. Ci sędzia mówi, pan nie ma układu nerwowego. To tak nie jest. W środku się gotuję, cały dzień przeżywam. W trakcie meczu też mam wątpliwości. Natomiast... Czy to też nie było trochę tak, przepraszam, że przerwę, że tam chyba straciliście bardzo dużo tych punktów z rzędu w drugim secie i pan aż zdjął bluzę. To nie było tak, że trochę się pan zagotował w tamtym momencie? W ogóle jest gorąco. Jeszcze nie widziałem, żeby na hali było tyle grzejników. Chciałem co drugi zabrać, bo u nas czasami jest troszeczkę chłodno. Jest tu po prostu gorąco. Natomiast to zdjęcie bluzy to może jest taki sygnał, muszę coś zrobić więcej, muszę się wziąć jeszcze bardziej do pracy, nie mogę po prostu stać, czyli trzeba zakasać rękawy. No, raczej ja tak to odbieram i tak chciałbym, żeby to było też odbierane. Natomiast rzeczywiście, no ja też muszę pracować nad swoją mową ciała, bo myślę, że nie tylko my, bo wiele nacji ma pewnie tendencję do narzekania, do ja też tak mam i moja żona często mi powtarza i mówi, słuchaj, ty już z góry przegrałeś? No i dzięki, jak ona mi coś takiego powie, to ja wiem, że wychodząc z domu, no całą sobą muszę pokazać postawę zwycięzcy, kogoś, kto widzi szansę, bo to zaraża. No tego aspektu mentalnego też zaraz chciałbym przejść, ale już tak podsumowując ten wątek... Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Chciałbym zapytać właśnie... Tak. Odwieźć mnie pan do hotelu? Możemy z tatą odwieźć. Adaś, jedźcie, bo pan redaktor odwiezie mnie do hotelu. Tak?
Poważnie. Tak, odbierzemy. Jak jesteście gotowi, to się kąpcie i ja zjem później. Z drugim panem sarną pojedziemy. O, z dwoma sarnami. Ostatnio dwie sarny na rybach widziałem, ale to nie blisko. O rybach też chciałem porozmawiać, ale kończąc już ten wątek, czy zawodniczki są zirytowane, kiedy na przykład właśnie nie dostają tych szans gry? Pewnie, że tak, ale to dobrze o nich świadczy. To świadczy o ich ambicji. Patologia jest wtedy, kiedy obrażają się i przestają pracować, albo nie starają się pracować jeszcze bardziej. Wtedy, kiedy nie przychodzą do trenera i nie próbują poznać swojej sytuacji. Kiedy, bo może się zdarzyć, że powiem, słuchaj, nie mogę dać ci szansy. No nie dam ci szansy. Ta dziewczyna jest w mojej ocenie od ciebie lepsza. I ty jedyne, co możesz zrobić pozytywnego, to wziąć się do pracy. Jeżeli dalej tej szansy nie dostaniesz, nie udowodnisz swoją grą, to być może musisz zmienić klub. No być może musisz poczekać na to, aż trener zostanie zmieniony. Być może, tylko nie czekaj z założonymi rękami, tylko pracuj, rozwijaj siebie. I to jest moja jakby odpowiedź. Natomiast to bardzo dobrze, jak zawodnik nie jest zadowolony, ale źle, kiedy sam traci poprzez to, że nie pracuje i nie stara się rozwinąć. Bywały takie momenty, że kiedyś po rozmowie z zawodniczką polały się łzy albo były właśnie takie nieprzyjemne rozmowy? Może nie tyle nieprzyjemne, co smutne? Myślę, że cały czas. No, to jakby nie da się tego uniknąć. To jeżeli ktoś myśli, że ja jestem tylko i wyłącznie uśmiechniętym człowiekiem, a moje zawodniczki tylko i wyłącznie cieszą się i są zawsze uśmiechnięte, to tak nie jest. No, gdyby ta praca nie była okraszona właśnie ilością łez, złości i negatywnych emocji, to nie powinienem pieniędzy za nią przyjmować, bo to byłaby sama przyjemność. Rozumie pan, o co chodzi? To jakby trudnością i wyzwaniem tej pracy nie są sukcesy, tylko porażki i wszystkie te trudne momenty. I to jest coś, z czym trzeba sobie poradzić i z czym trzeba się zmierzyć. I to jest nieuniknione na każdym poziomie. Od małego dziecka, które zaczyna i jest wkurzone na to, że pierwsze odbicie mu nie wyszło, czy nie może przerzucić piłki nad siatką, poprzez zawodnika, który jest wściekły na to, że nie przyjął piłki na awans na igrzyska. Czy zaatakował fałd. No, jesteśmy ludźmi, jesteśmy sportowcami. To jest nie da się tego odciąć i się tego pozbyć. Chciałbym też... Mojej ocenie. Odnośnie... Jeszcze raz mikrofon. Odnośnie jeszcze tego TikToka właśnie. Powiedział pan, że od wyborów życiowych, właśnie od tej pewności, którą ktoś na nas sprawia, na przykład zawodniczki, powiedział pan w ten sposób, że będziecie wybierać ubezpieczyciela domu, samochodu, wybierzecie szkołę językową dla swojego dziecka. Skąd pan czerpie takie porównania? Z życia, bo... Właśnie chciałem też... mieszkanie. Z życia, po prostu z życia. Wie pan co, bo to jest tak, że robimy to, co nam pasuje i to, co lubimy. Jeśli wtedy tak się dzieje, to jesteśmy autentyczni. I do mnie przemawiają takie życiowe, normalne argumenty, bo poza tym, że jestem trenerem, to jestem też normalnym człowiekiem, ojcem, mężem, kolegą i tak po prostu jest. Tak po prostu jest. Bo wtedy, kiedy wychodzę z sali, to zaczyna się też normalne życie i trzeba sobie z tymi wszystkimi problemami radzić. I dzisiaj młody sportowiec jest jakby przytłoczony szkołą i tym, co się dzieje i uważa, że jest tego dużo, tego jest bardzo dużo, ale później jak nie będzie tej szkoły, to będzie również mnóstwo wyzwań takich zwykłych, życiowych, normalnych, ludzkich. To będą decyzje, które trzeba będzie podjąć i życzę każdej z nich, żeby sport był, czy kariera zawodnicza była tylko krótkim odcinkiem ich życia, a żeby później po tej karierze sportowej toczyło się jeszcze długo, długo ich szczęśliwe życie. Właśnie mnie też zaskoczyło trochę to, że jakby wydaje mi się, że niezbyt wielu trenerów stosuje ogólnie takie, może nie tyle, że stricte takie porównanie, jak pan powiedział, ale że bardziej większość rola trenerów ogranicza się tylko do tych schematów taktycznych, do tego, co jest na boisku i jest takiego małego wybiegania właśnie do życia codziennego, nie wydaje się panu? Na pewno trzeba w tym znaleźć balans i ostatnio też czytałem o tym artykuł, że są takie momenty, i gdzie właśnie te wszystkie porównania i te mowy motywacyjne przynoszą dużą korzyść. Natomiast są takie momenty, w których trzeba powiedzieć o stricte o siatkówce, o taktyce, o technice. Zawodnik potrzebuje gotowego rozwiązania, nie potrzebuje kolejnego dziamgolenia o tym, że ma wybrać dobre ubezpieczenie, bo wtedy skończy atak. No to kompletnie nie o to chodzi. Są momenty, jakby daję słowo, że też czasami mówię o założeniach taktycznych. No oczywiście
śmieję się, bo tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo, ale wtedy, kiedy kończą się rozwiązania taktyczne i mimo wszystko nie działają, staram się odwrócić uwagę czasami po prostu od tego, że tak powiem, trudnego momentu. Jeżeli widzisz, że podpowiedź merytoryczna, czy taktyczna, czy techniczna nie przynosi rezultatu, szukasz kolejnego rozwiązania. Tego jestem takiego zdania. No, nie wyobrażam sobie się poddać i tego nie powiedzieć. Proszę mi wierzyć, że to są skrajne jakby momenty, czy to są w mojej ocenie dobre momenty, w których tak powinienem powiedzieć, czy w ten sposób się zachować, czy w ten sposób zareagować. Czasem się to udaje, czasem nie, to jest normalna rzecz. No. Tak naprawdę zakładamy taktykę i trzymamy się jej, dopóki nic się nie zmieni w trakcie gry. Więc nie ma często wielu okazji do tego, żeby co akcję zmieniać rozwiązania, które będziemy grali. To też na tym polega sztuka obserwacji i przekazywania tylko tych dobrych podpowiedzi. Najnormalniej w świecie. Nie wiem, czy nie zakręciłem za bardzo tą wypowiedzią. Lekko. Ale jakoś się to zmontuje. Tak jest, zrobię cięcie. No i właśnie, mamy też ten fragment bycia mentorem. Właśnie chciałbym zapytać, czy pan się uważa za takiego mentora, bo przynajmniej po tych TikTokach wygląda nawet zarówno mentora, jak i takiego dobrego przyjaciela, że nie tylko nazwa trener, ale albo ewentualnie pod tą nazwą trener kryje się właśnie taki mentor, przyjaciel. Tak to wygląda właśnie na pana nagraniach. No, jakby nie zastanawiam się, jak to powinno wyglądać. Jakby pokazuję z siebie i... To tak jest chyba, prawda? Tak być może. To jeżeli tak odbierają to widzowie, to pewnie zapewne tak jest. Natomiast staram się być tym, co robię, autentyczny. To nie jest też tak, że wszystko jest sterowane czy scenariuszowane, sobie wymyślam. A to właśnie jak to jest w ogóle? Kamera leci cały czas, 2 godziny na treningach? Nie, właśnie 4 godziny na dobę. Na razie jeszcze nie wrzucam tych filmów, kiedy śpię, bo to też jest ciekawe, natomiast nie no... Czemu chodzi, ciekawe? To jest to, w jaki sposób jest to spontaniczne. Jakby nie chcę też zdradzać wszystkich tajników, bo nie chciałbym wspierać konkurencji. Oczywiście śmieję się. Cieszę się, że coraz więcej osób decyduje się na funkcjonowanie w mediach społecznościowych i chciałbym, żeby ta akurat dziedzina, czy ta przestrzeń była coraz bardziej merytoryczna, coraz bardziej, że tak powiem, wartościowa dla, nie tylko dla młodzieży, z którą ja pracuję, ale też dla dzieciaków z całego kraju, czy dla trenerów, bo taki odzew też otrzymuję. Jakby wydaje mi się, że to, co robię, przynosi pozytywne jakieś, spotyka się z pozytywnym odbiorem i z tego powodu się cieszę. Tak do końca nie wiem, jakie było pytanie, bo już zapomniałem i dlatego przyciągam tą wypowiedź jak się da. Jasne. No pytałem właśnie, czy jakby uważa się pan za mentora takiego i przyjaciela tych zawodniczek. Dziękuję za przypomnienie. Czy uważam się? No muszę być. W jakiś sposób muszę być. No, uważam, że taka jest właśnie rola też trenera. Jesteś drogowskazem. Jesteś osobą, która nakierunkowuje, zawodnik ostatecznie wybiera, natomiast to jest twoja rola. Ja mogę próbować przekonywać, ale to zawodnik wybierze i nie ukrywam, że lubię też to. Lubię sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął, ktoś zmienił swoje nastawienie, ktoś wszedł na wyższy poziom, ktoś stał się lepszą wersją siebie. No, sprawia mi to olbrzymią satysfakcję i chyba właśnie ze względu na to bawi mnie ta praca. Chciałbym też zapytać, bo powiedział pan właśnie, że ten aspekt taki mentorski jest ważny. Czy uważa pan, że dzięki na przykład tylu wskazówkom mentalnym, tym motywacjom, zawodniczki szybciej dojrzewają i tak, to są właśnie takie super podstawy do tego, żeby je kształtować i żeby po prostu szybciej weszły na ten szczyt? Bo ja zauważyłem taką zależność, że kiedy zestawimy przykładowo osobę 17-letnią, 19-letnią, która gra przykładowo w jakiejkolwiek drużynie sportowej, uczestniczy we współzawodnictwie, osobie, która nie uczestniczy, no to są jakby zupełnie dwie inne osoby pod względem mentalnym. Myślę, że w ogóle sport uczy dyscypliny, a dyscyplina jest bardzo ważna. Uczy takiej, że tak kolokwialnie mówiąc, porządności, czyli bycia punktualnym, bycia przygotowanym, bycia zorganizowanym. Więc ta rola jest po prostu przez sport, funkcjonowanie w grupie, przez realizację planu, to w jaki sposób rozwija. Natomiast
świadomie zdecydowaliśmy się w Stężycy na to, żeby brać udział w rozgrywkach pierwszej i drugiej Ligi Kobiet, bo wierzymy w to, że podejmowanie takich wyzwań będzie pomagało tym dziewczynom już teraz mierzyć się z tym poziomem, do którego chcielibyśmy je przygotowywać. Więc jest to świadomy zabieg i chciałbym, żeby nasza praca w ten sposób wyglądała, że i mentalnie, i jeśli chodzi o umiejętności i doświadczenie, żeby nasze podopieczne były gotowe wchodzić na najwyższy poziom siatkarski w kraju, w Europie, na świecie. Jakimi wartościami Dawid Michor, pan Dawid Michor, osobiście kieruje się w życiu? Jakimi wartościami? Chyba Bożymi przykazaniami, staram. Bo to jest chyba bardzo ważne. No, być dobrym człowiekiem. I szczerym, prawdziwym i nie bać się powiedzieć przepraszam wtedy, kiedy nawalę. I nie bać się powiedzieć dziękuję, nie bać się poprosić o pomoc, chyba być po prostu takim prawdziwym, naturalnym i dobrym. Czyta pan książki? Zakładam chyba, że tak, to wręcz wydaje mi się, że pan odpowie tak. Nie. Naprawdę? Nie, żartuję, czytam bardzo dużo. Wydaje mi się, że nie da się być na takim poziomie mentalnym po prostu bez czytania książek, jest to chyba bardzo trudne. Ale ja czytam od dawien dawna. To aż niewiarygodne, bo niekoniecznie byłem uczniem pilnym, byłem raczej uczniem zdolnym. Natomiast przez przypadek trafiłem na pierwszą książkę, drugą, trzecią, czwartą i świat powieści mi się niesamowicie spodobał. I jak tylko mam czas, to czytam, bo uważam, że to jest coś fantastycznego. Czytanie pomaga ci rozwijać twoją wyobraźnię. Czytanie sprawia, że możesz poczuć się w jakimś miejscu. I dla mnie czytanie jest jak, nie wiem, 4D, 5D, nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem jak to określić. Nie ma nic chyba bardziej rozwijającego niż czytanie i to nie tylko ze względu na wiedzę, którą się zdobywa, ale być może ktoś to naukowo kiedyś sprawdził, potwierdził, że ktoś zaprzeczy. Natomiast ja tak odbieram czytanie i też polecam wszystkim młodym sportowcom i w ogóle ludziom polecam czytać. No. Mój ojciec bardzo dużo czytał i pamiętam, moja babcia zawsze o tym mówiła i to mi imponowało w jakiś sposób. Słyszałem historię, że żył w czasach, gdzie nie było prądu albo tego prądu nie było tak dużo. Nie wiem, jak to do końca było, natomiast historia o tym, że facet czyta przy świeczce po nocach, na drugi dzień zaspany leci do szkoły, wraca i znowu czyta, to było dla mnie niesamowite. Mówi, kurde, co w tym czytaniu musi być takiego fantastycznego? No i zacząłem czytać. Pan czyta? Czytam, ale... Gazety? Nie, gazety rzadko. Akurat poszedłem na pierwszy rok studiów i pierwszego dnia akurat kupiłem sobie dwa razy przegląd sportowy i była właśnie z takiej wydanie specjalne Tauron Ligi. Było, ale na ogół tak czasami jakaś książka wleci. Ostatnio czytałem Oriane Falach, czyli Wściekłość i Duma. Tak, no, ale chciałbym też zapytać, bo przed chwilą porozmawialiśmy o tych social mediach. Co jakby było taką główną przesłanką, głównym powodem, bodźcem, impulsem, który zadecydował, że w danym dniu, że pan powiedział, dobra, ja założę te media i będę się w nich udzielał? Jak wszystko, co ważne, wartościowe w moim życiu, przypadek. Nie wiem, nie jestem w stanie panu powiedzieć. A to naprawdę wyszło tak spontanicznie? Tak. A choć spróbujemy. To była jakaś tam rozmowa z moją żoną i stało się. Daje pan swoimi treściami wiele motywacji, przede wszystkim młodym osobom. Pan też czuje się zmotywowany? Tak. Zwłaszcza w tym TikToku, o którym wspomniałem. Bardzo mi się spodobał. I właśnie, czy pan sam czuje, że daje taką motywację tym młodym zawodniczkom, zawodnikom, bo ja zauważyłem nawet, że te osoby w komentarzach piszą, że one chętnie nawet nie tyle, co poszłyby na trening, co w ogóle zaczęłyby trenować w jakimś klubie. A przecież nie wszystkie też miejscowości w Polsce mają te możliwości. Jeżeli tak jest, to cieszę się bardzo, bo to znaczy, że jakby realizuję ważną misję, prowadząc to. Natomiast ja chcę też powiedzieć, że dla mnie to jest okazja do wyjścia ze strefy komfortu i dla mnie to jest sytuacja, w której muszę się zmierzyć ze swoimi jakimiś tam kompleksami, demonami i dzięki temu też, co wrzucam, muszę weryfikować swoją wiedzę. Dlatego w każdej przestrzeni uważam to za pozytywne. Dopóki też te treści się podobają, to wydaje mi się, że no nie mam wątpliwości. Chyba jest to coś, co jest bardzo pozytywne. No tak. W okresie poświątecznym, jak pan wrócił bodajże do Stężycy, wybrał się na ryby.
prawda? I zdziwiło mnie to, bo jak już oglądałem to ten kafelek, to złowił pan rybę i myślałem, że ta ryba będzie do jedzenia, ale bardzo mnie pan zaskoczył, bo to jeszcze zanim dooglądałem do końca, tak sobie myślałem, a pan powiedział, że pan tych ryb jednak, jak ktoś tam chyba wiadomość napisał, pan powiedział właśnie, że to nie są ryby do jedzenia, tylko tam pan przychodzi złowić sobie rybkę i z powrotem ją wypuścić. Czy to tak jest zawsze, czy tylko akurat tego razu tak było? Zawsze. Generalnie lubię jeść ryby, natomiast te, które łowię, wypuszczam. Bo tutaj właśnie chodzi o zadanie odmóżdżenia, prawda? Chodzi też o polowanie. To jest coś niesamowitego. Szukasz tej ryby, nie widzisz jej. Czasem zdarza się, że widzisz w przypadku pstrągów. Natomiast no, nie wiem, jak to powiedzieć. Uwielbiam to robić. Jest to moja jakaś druga pasja i dzięki temu też relaksuję się niesamowicie. Natomiast nie mam nic do ryby, więc ich nie zabijam. No właśnie, czy to daje taki spokój, taki, jak pan powiedział, właśnie relaks, też rozmyślanie, medytacja, coś jeszcze takiego? Znaczy, wiele dobrych pomysłów przyszło wtedy, kiedy byłem na rybach, ale myślę, że może to dlatego, że człowiek wtedy się relaksuje, jest mniej spięty, dotleniony, no i wpada na jakiś tam czasami pomysł. No, muszę to zrobić, muszę to sprawdzić, muszę to zweryfikować. To jest też takie miejsce, w którym mogę poukładać sobie pewne rzeczy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że będąc na rybach, myślę tylko o rybach. Polecam każdemu. Jeden idzie biegać, trzeci idzie na siłownię, czwarty rower, ktoś, nie wiem, czyta albo zbiera znaczki. Ja nie zbieram znaczków. Jakbym zbierał, to bym pewnie nie przyklejał ich na kopertę. Łowię ryby i wypuszczam. Chciałbym zapytać też... Jest pan w Sosnowcu. Wygrał pan tutaj kiedyś, czy jeszcze się nie zdarzyło? Bo dzisiaj kolejna porażka. Nie, jeszcze nie wygrałem w Sosnowcu. Wczoraj pan powiedział właśnie też, że powiedział pan, że super hala. Wielu sportowców się stąd wywodzi. Jak pan się tutaj w ogóle czuje? Bo to zupełnie drugi koniec Polski dla pana tak naprawdę. No, to jest hala, gdzie legendarny klub Łomienia Sosnowiec odnosił wielkie sukcesy. Ja pamiętam tą halę z czasów, kiedy sam chodziłem do SMS-u Spała, a tutaj była szkoła Mistrzostwa Sportowego Żeńska w Sosnowcu. Byłem tu nawet na studniówce, na stołówce. Ale pana, pana studniówce? Nie, nie. Pan. Nie, to była studniówka rocznika 87, więc... Nie skłamałem, mówiąc, że wiele wybitnych siatkarek i wiele legend tutaj trenowało i o tym wiem i dlatego lubię takie obiekty z duszą, z historią i to widać i czuć. Ja pamiętam właśnie, że sam stawiałem tutaj pierwsze kroki, jeszcze jak tata mnie zabierał na mecze w wieku młodym, to pamiętam, że właśnie Malwina Smażek tutaj też grała. Ale przypomniało mi się pytanie, bo powiedział pan, że ryby to druga pasja. Czy zatem jest jeszcze trzecia, czwarta, piąta? Jeżeli tak, to jakie to mogą być? Takie oczywiście najważniejsze. Trzecia, czwarta, piąta. Chociaż trzecia. Nie myślę, tak wielkie jak siatkówka i jak wędkarstwo nie ma. Ja już nie miałbym czasu tak naprawdę na to, więc nie szukam nawet. Nie szukam. Jest pan praktycznie cały czas uśmiechnięty, przynajmniej w mediach, bo wiadomo, że tak jak pan powiedział, każdy ma słabsze nocą momenty. Nocą płaczę. Płaczę w nocy, wtedy nikt nie widzi i nie słyszy. A skąd brać właśnie tyle energii do życia? Tak jak no, to pan jest to... każdego z nas wybór. Może pan iść przez życie śmiejąc się albo płacząc, to jest wybór należy do pana. Oczywiście są sytuacje, w których chcemy się śmiać, a nie możemy, no ale... To są sytuacje trudne, gdzie potrzebny jest specjalista, natomiast jestem tego zdania, że ten uśmiech pomaga po prostu, najnormalniej w świecie i chcę się uśmiechać, bo tak jest lepiej, tak jest łatwiej. To jest dobre rozwiązanie, to jest dobra droga. Ja się w pełni z tym zgadzam. Chciałbym też zapytać tak leciutko, prywatnie, skąd pan pochodzi? Pochodzę, właściwie trudno jest powiedzieć, bo... Dom taki rodzinny, gdzie pan dorastał? Kurde, ja praktycznie jak w cygańskim taborze. Urodziłem się i pierwsze lata szkolne wychowywałem się w Choszcznie, chociaż każdy wolny weekend spędzałem w Wińsku. To są dwie miejscowości w zachodniopomorskim. Choszczno kojarzę. Tak. I tak naprawdę do 16 roku życia przemieszczałem się między Choszcznem a Ińskiem. Natomiast później, po 16 roku życia, to było Świnoujście, Warszawa, Spała, Szczecin, Mława, Bielsko-Biała, znowu Warszawa, Legionowo, teraz Stężyca, więc pochodzę
z zachodniopomorskiego, z Choszczna i z Ińska. Ale to gdzie jest aktualnie pana dom rodzinny? Jakby rodzina, dzieci, żona mieszkają? Jeśli żona jest z dziećmi w Stężycy, to tam jest mój dom. Ale w Stężycy jest? Tak. Okej. Okay. Chciałbym zapytać, bo już miałem pytać właśnie, czy może wyjechała. Ale raczej powinna być Stężyca. Bo właśnie miałem też takie pytanie z tyłu głowy, że jeśli by nie, to czy dzieciaki tęsknią, ale najwyraźniej chyba nie. No nie, bo mają fajną mamę, a ten tata wpada tylko na chwilę. Żartuję oczywiście, pewnie, że tęsknią, natomiast nie wyobrażam sobie pracować gdzieś bez mojej rodziny. To jakby jest... Nie wyobrażam sobie po prostu tego. Czy będzie pan kierunkowywał swoje pociechy w kierunku siatkówki, albo przynajmniej, no bo wiadomo, spodziewam się, że pan powie, że niech będą kim chcą, ale czy tak, będzie... Muszę tak powiedzieć, bo może będą kiedyś to w przyszłości oglądać. Ale czy chciałby może pan ewentualnie... Nie, interesuje mnie to, żeby doświadczyły sportu, bo on może dać im wiele korzyści w życiu, natomiast nie jestem w stanie przewidzieć ich drogi i niech sami sobie ją wybiorą, bo chciałbym, żeby to była ich droga i żeby podejmowali wyzwania, które będą chcieli podejmować z wielkim zaangażowaniem, z sercem, z pasją. Jeśli to nie będzie sport, jeśli to będzie coś, do czego będę ich zmuszał, to ani oni nie będą szczęśliwi, ani ja nie będę szczęśliwy. Więc chcę im pokazać sport, który ich nauczy wielu umiejętności, które być może przydadzą im się w sporcie, a na pewno w życiu. Czy ma pan jakieś autorytety? Czy mam jakieś autorytety? Podziwiam wszystkich wybitnych ludzi, ludzi, którzy nie bali się, byli odważni, podejmowali trudne wyzwania, odwracali losy swojego życia, odwracali historie najtrudniejsze i ludzi, którzy przede wszystkim wykazywali się wielką determinacją, nigdy się nie poddali. No, trudno jest wymienić wszystkich, nie mam tak jakby jednej osoby, w którą jestem wpatrzony, natomiast podziwiam wszystkich ludzi, którzy po prostu dążą do swoich marzeń, nie poddają się, a jeszcze jak jest tam jakaś historia, że cały świat był przeciwko nim, no to się wzruszą. A był może, czy jest może jakiś przykład, który zrobił takie szczególne znaczenie na panu? Nie znaczenie, tylko wrażenie, przepraszam. No, jakby każdego, nawet przez to, że mamy tak wielki dostęp do mediów społecznościowych, to każdego dnia poznajemy historię wielkich ludzi. Natomiast jeśli mam być szczery, to nie jestem w stanie dzisiaj tak jednej takiej osoby przytoczyć, ale muszę panu powiedzieć, że często opowiadam dziewczynom mojej babci i o ludziach, którzy żyli w czasach, kiedy naprawdę nie było łatwo i było mnóstwo powodów, dla których można było narzekać. I nie są idealni, bo nie mają w sobie takiej wrażliwości i czułości, są strasznie twardymi ludźmi, ale samemu wychowywać 7 dzieci w czasach, gdzie była komuna i nie było niczego, praktycznie nie było tylu udogodnień, to jest dla mnie bycie, to jest bycie bohaterem. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie o jakiejś osobie, poza moją babcią oczywiście, która mi teraz przychodzi na myśl, ale podziwiam wszystkich ludzi, którzy mają po prostu niesamowitą historię i z niewyobrażalnie trudnych sytuacji stawali się kimś wyjątkowym. Ostatni już wątek tej rozmowy, który chciałbym przegadać. Musimy do Stężycy odwozić. Nie, do Czeladzi tylko. Chciałbym zapytać o kondycję polskiej siatkówki, ale zanim o to w ogóle jakby o wasz klub, no bo to jest wasz trzeci sezon w pierwszej lidze i przynajmniej jak dotąd wydaje się, że najlepszy, przynajmniej może o tym mówić w ten sposób pozycja w tabeli, chociaż chyba trenerzy też nie lubią gadać o tych pozycjach w tabeli. Nie, oczywiście, że nie lubią, bo to później ludzie wypominają. Natomiast poczekajmy do końca sezonu, wtedy będziemy go oceniać. Jest to trzeci sezon tej drogi, którą objęliśmy i tak naprawdę po tym roku będziemy mogli powiedzieć też, mając dużo więcej doświadczeń, czy to była dobra droga, czy zła, czy powinniśmy ją zmienić, czy powinniśmy na niej pozostać. Nie podejmuję w tej chwili jeszcze takiej oceny, staram się podejmować wyzwania dnia, każdego dnia. Natomiast jestem usatysfakcjonowany, jestem dumny z tego, co robimy na ten moment i uważam, że to jest dobra droga. Chciałbym też zapytać, bo powiedział pan takie właśnie jedno zdanie, że ten poziom się obniża. Czy pana zdaniem w pierwszej lidze obniża się ten poziom, bo jest to jednak zauważalne? Czy to też może jakby wasza drużyna troszkę sprogresowała? Takie niby dwa osobne pytania połączone w jedno.
Ja myślę, że po prostu każdy sezon był inny i teraz pytanie, czy ten poziom się obniżył, czy bardziej wyrównał. Wydaje mi się, że chyba bardziej wyrównał, bo nie zaszło tak wielkich zmian, jeżeli nie ma napływu zawodniczych, czy nie było takiego odpływu zawodniczych wielkiego. Zamieniły się, powiedzmy, miejscami w dużej mierze. Liderzy pozostali ci sami, można powiedzieć, w poszczególnych klubach, więc no... Nigdy jakoś mocnej wagi nie przywiązywałem do tego, czy ten poziom się jakoś mocno obniża, czy nie. Uważam, że my mamy ciekawy zespół, grający ciekawą siatkówkę zespół i nieprzypadkowo zdobywaliśmy te punkty. Myślę, że trochę nawet przewrotnie, trochę przypadkowo traciliśmy. A jeśli chodzi o Tauron Ligę, bo jakby... Śledzę tylko budowlane. Ale bardziej chodzi mi już jakby o samo to, co dzieje się w lidze, że jakby co sezon w stawce o te czołowe pozycje jakby 4-5 drużyn, a w plus lidze jednak zawsze gdzieś ta ósemka, tych drużyn jest zawsze troszkę więcej. Jakby z czego można upatrywać? Czy to chodzi tylko o popularność jakby siatkówki męskiej z żeńską, czy też jakby, że tam większe pieniądze są inwestowane, jest więcej sponsorów, czy też są jakieś inne przyczyny takiego stanu rzeczy? Chyba trzeba spojrzeć na trybuny i zobaczyć po prostu, jakim zainteresowaniem się to cieszy. Męska siatkówka wygrywa zdecydowanie, za tym idą też fundusze. No i nie ma co ukrywać, że w tej chwili poziom męskiej siatkówki w wydaniu reprezentacyjnym i klubowym, no to jesteśmy światowym topem. Trudno jest innym federacjom męskim dorównać Polsce i na pewno trudno jest żeńskiej w siatkówce dorównać tej w wydaniu męskim. Natomiast jeśli chodzi o poziom sportowy, no mamy ligę, w której gra wiele przyszłych olimpijek. Mamy ligę, w której reprezentację oglądamy z dumą, więc nie jest chyba tak najgorzej, a w jakieś tam szczegóły, detale nie chcę się bawić. No. Chcę, żeby liga się rozwijała. Chciałbym, żeby jej wartość medialna wzrastała, żeby cieszyła się jeszcze większą popularnością wśród kibiców, żeby przynosiła więcej emocji. I to jest takie moje marzenie. Chciałbym doczekać czasów, w których będą pełne trybuny na rozgrywkach ligowych. Bez względu na to, czy to będzie na 12, 14, 8, 6 zespołów, nie ma dla mnie to znaczenia. Chciałbym, żeby w Polsce ludzie cieszyli się tak sportem, jak cieszą się w Stanach. A jak cieszą się w Stanach? Bo widziałem właśnie też, że pan był ostatnio. Nie do opowiedzenia, to jest niesamowite. Wszyscy, starzy, młodzi, w każdym miejscu telewizory, wszystkie dyscypliny, tam wszyscy żyją sportem. To jest coś niesamowitego. Jeżeli mówimy, że u nas piłka nożna jest religią, jeśli tak ktokolwiek kiedyś uważał czy powiedział, czy teraz siatkówka się staje, to tam po prostu wszechobecny sport. Nieprawdopodobne. I marzy mi się, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy już nie musieli się zastanawiać, czy sport jest ważny, potrzebny. No, on jest niesamowity i może być ukojeniem na wszystkie inne smutki związane z polityką, gospodarką i wszystkimi innymi rzeczami. No, to może dawać olbrzymią satysfakcję i podnosić ciśnienie tym, którzy mają za niskie. Nasunął mi pan kolejne pytanie. Czy to też nie jest tak, że na przykład w Stanach, każdy kraj wiadomo, mieszkańcy... Ja byłem też krótko, żeby się wypowiadać o całych Stanach i byłem tylko w jednym stanie. Wiadomo, że w każdym kraju każdy człowiek, społeczeństwa mają inną mentalność, ale czy to też nie jest tak właśnie, że w Stanach po prostu, ja nie wiem jak jest, nigdy nie byłem, nie znam też Amerykanów, ale spekuluję, hipotezuję teraz, czy to nie jest też trochę tak, że przez to, oni może mają taką mentalność, że po prostu nie przywiązują właśnie, jak pan powiedział, uwagi do konkretnej dyscypliny, a po prostu idą na tą dyscyplinę, gdzie ich reprezentanci grają, mają jakieś najwyższe cele, czy to może też nie jest tak trochę, że nie są takimi ignorantami, jak jest na przykład w Polsce, że dyscypliny, które odnoszą te sukcesy, to jednak są trochę spychane na bok, bo przebijają sobie piłkę nad siatką. Ja myślę, że to chyba się dzieje tak, że człowiek się rodzi i nie jest powiedziane, jaki on tam do końca będzie, jak będzie wyglądał jego życie. No jednak to wychowanie ma jakieś znaczenie. Jeżeli będziemy młodzież wychowywać w duchu właśnie lokalnego patriotyzmu, czy w sportowym duchu, to jestem pewien, że doczekamy tych czasów, w których sport stanie się tak ważny. To od nas zależy. To od nas zależy. I nie chciałbym, żebyśmy się pogodzili z tym, że polska mentalność jest narzekająca, smutna i my prędzej pójdziemy na wjazd polityczny niż na sportowe widowisko. I ostatnie pytanie, co według pana, z pana obserwacji, doświadczenia dotychczasowego, jest mankamentem polskiej siatkówki? Co jest mankamentem polskiej siatkówki?
No też wiem, że można by na każdą ligę rozdzielać. Czy możemy mówić o mankamentach? Na pewno musimy pracować nad tym, żeby podążać za światowymi trendami albo je próbować wyprzedzać. Musimy dzisiaj, pracując z młodzieżą, zastanawiać się, jak będzie siatkówka wyglądała na nieobecnych, najbliższych igrzyskach, tylko tych za 8 czy nawet za 12 lat. Powinniśmy jakby wymieniać się doświadczeniami, dzielić się nimi i wszyscy pracować na to, żebyśmy wszyscy się rozwijali. Dziękuję bardzo. Rozmówcą był Dawid Michor. Wszystkiego dobrego. Bardzo mi miło. Dziękuję. Nie ma sprawy.